Kolejną perłą, jakiej chciałbym się przyjrzeć, jest Bazylika Świętego Marka. Także przechodzimy do tematu. Bazylika Świętego Marka jest to perła z epoki rozkwitu średniowiecza. Ma rozmiar 6 na 6. No i to jest taka perła, która przydaje się, jest fajna, szczególnie na początku, ale to też nie jest taka perła, która byłaby jakaś niezbędna, szczególnie w jakiejś zaawansowanej fazie rozgrywki. Także tutaj już jest kwestia subiektywna, co kto woli. Przechodzimy do rzeczy. No, ile kosztuje, to tam niewiele, troszkę towarów, wiadomo, z epoki rozkwitu, ale wiadomo, że ilość tych towarów już troszeczkę rośnie w porównaniu z epoką takiego żelaza, z perłami z żelaza, prawda? W każdym razie rozmiar 6 na 6 nie jest jakaś mega mała, także 6 na 6 to już jest jakiś tam rozmiar. Troszkę zabiera terenu i jaki daje bonusy? Produkcja towarów co 24 godziny, ale tych towarów na 80 levelu produkuje niewiele więcej niż wieża Galaty. Przykładowo porównuję z wieżą Galaty, ponieważ wieża Galaty ma rozmiary bardzo malutkie 3x3. 3x3 ma? Chyba tak. Jeżeli się pomyliłem, to sorry. Ale nie, chyba tak, wieża Galaty ma 3x3 i niewiele mniej produkuje tych towarów niż bazylika. Natomiast różnica jest ogromna, no bo 6x6 to już jest 36 klatek, a 3x3 to 9. Także prosta matematyka, 4 razy więcej zajmuje miejsca bazylika od takiej wieży Galaty, a niewiele więcej produkuje towarów. Także jeżeli ktoś dla towarów stawia, no chyba że ktoś, wiadomo, pewne perły niektórzy stawiają dla towarów, ale to raczej jest dobre dla osób, które preferują grę statyczną, są troszkę leniwi i po prostu sobie zbierają. Natomiast osoby, które robią te zadania powtarzalne, na tym zarabiają czy coś, to myślę, że tak nie muszą koniecznie już bawić się w tego typu sprawy, jak tego typu perła. Natomiast premia inna jest premia do monet bazyliki i ta premia jest całkiem pomocna, szczególnie w początkowej, jak i tam może troszeczkę dalszej fazie gry, ponieważ po prostu mamy więcej zasobów monet i nie mamy takich problemów z kupnem coraz to nowych budynków. Szczególnie jest to istotne, gdy ktoś nie stoi w miejscu z epokami, ale zdecydował się na przykład szybko iść z tymi epokami do przodu, czego nie polecam, ale taka taktyka też pozwala na jakąś efektywną grę. No, chociaż jest trudniejsza wtedy. Mniejsza o szczegóły. W każdym razie ten bonus do monet jest bardzo fajny i dość szybko rośnie, ponieważ na pierwszym poziomie już jest 100%, prawda? Natomiast jak się to wbije na 80 level, to jest aż 600% bonusu do monet, także różnica jest duża. I jest to na pewno pomocne dla rozwijających się kont. Natomiast jak już mamy konto, no już mamy ustabilizowaną, już nie mówię o tych końcowych epokach, bo wtedy to już mamy wszystkiego w bród i same eventówki bez tego i tak dają dużo tych monet i zaopatrzenia. Natomiast nawet jeżeli jesteśmy w jakiejś tam wcześniejszej epoce środkowej, jakieś czy tam rozkwit, czy nawet epoka żelaza i stoimy po prostu w miejscu i rozwijamy perełki i w ogóle takie tam, prawda? To wtedy ta perła też jakoś tak bardzo potrzebna nie jest, no bo zajmuje tego miejsca całkiem sporo. Bonus do monet niby jest, ale przecież stoimy w epokach, to aż tak dużo tych monet nie potrzebujemy. No okej, dobra. Jak ktoś robi te zadania powtarzalne i w ogóle to wtedy może to jest pomocne, ale trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że niedawno znerfili troszkę Chateau, nie wiem czy niektórzy wiedzą, niektórzy może nie. I po prostu jest określony dzienny limit pomijania zadań. Także dziennie, z tego co tam widziałem, bo ja się tak nie bawię w to Chateau aż bardzo, ponieważ no, jestem leniwy, a na botach nie gram, więc po prostu nie lubię oszukiwać. Dlatego i tak tego nie wykorzystam i nie dotrę do tego limitu, ponieważ limit powtarzalnych zadań to jest 2000, czy coś takiego widziałem. Pominiętych oczywiście.
Czyli żeby wykonać tych zadań, to już będzie dużo mniej w zależności od sytuacji, epoki i tam ile mamy poblokowanych różnych rzeczy. W każdym razie do czegoś takiego przydaje się bazylika, no bo wtedy jest bonus do tych monet, no to mamy więcej tych monet, żeby wykorzystać. Natomiast, także jak mówię, dla rozwijających się, szczególnie epokowo, kont, miast, bazylika jest fajna. Natomiast, no jeżeli ktoś chce po prostu bierny przyrost towarów, obojętnie w jakiej epoce. Natomiast nie jest moim zdaniem to perła niezbędna. Jest to perła pomocna, sam ją mamy w mieście, ale nawet nie wylewelowałem wysoko, no bo obecnie aż tak bardzo jej nie potrzebuję. Także to jest taka perła pomocna, fajna, natomiast nie jest to coś niezbędnego. Aczkolwiek na początku rozgrywki, jak się rozwija to miasto i w ogóle, to polecałbym postawić, może być całkiem przydatna. Ale jak mówię, jeżeli ktoś nie postawi, jeżeli ktoś się nie zdecyduje, nie będzie to jakiś mega błąd. Szczególnie jeżeli nie ciśnie szybko z epokami. No i to właściwie tyle w temacie. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśnił Wam sytuację. Dziękuję za uwagę. Selfie.